jest 9 jednostek dotyczących oficer CIA, która pracowała w stacji amerykańskich tajnych służb w Warszawie. Jest to oficer łącznikowy, czy łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Można powiedzieć, że na tym etapie warszawskim oficer prowadzący. Ona się pojawiła w końcu lat 70. w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Myślę, że jednym z powodów, dla których te 9 tomów zostało złożonych w zbiorze zastrzeżonym, jest fakt, że działania operacyjne w sprawie Subargraf koordynował pułkownik Gromosław Czempiński. Kolejne zbiory mają być odtajnione dla naukowców w marcu. Teraz, jak deklaruje IPN, codziennie kilkudziesięciu agentów Agencji Wywiadu i Kontrwywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i innych służb analizuje to, co zgodnie z ustawą o likwidacji zbioru zastrzeżonego ma ujrzeć światło dzienne już wkrótce. Wykaz dokumentów z byłego zbioru zastrzeżonego w relacji reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki, a więcej na ten temat w rozmowie tuż po informacjach dnia. Każdy mógł dotrzeć do informacji o ostrzeżeniu KNF w sprawie Amber Gold, mówił były rzecznik prasowy Urzędu KNF Łukasz Dajnowicz podczas przesłuchania przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Amber Gold. Pierwszy przesłuchiwany dziś świadek odpowiadał na pytania posłów dotyczące przede wszystkim prewencyjnej i edukacyjnej roli Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie parabanku małżeństwa B. Szczegóły dzisiejszego posiedzenia Komisji Śledczej zna reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. W czasie przesłuchania i tuż po nim wielokrotnie podkreślał, że zarówno on osobiście, jak i cała reprezentowana przez niego instytucja w sprawie Amber Gold nie ma sobie nic do zarzucenia. Zdaniem dzisiejszego świadka KNF zrealizowała wszystkie zobowiązania, jakie postawiło przed nią ówczesne prawo. Wiadomo, że to jest bardzo przykra sytuacja, że ktoś traci pieniądze. Natomiast pierwszy wniosek jest taki, że nie można powierzać środków podmiotom bez zezwolenia, bez licencji KNF. I jak patrzę na sprawę Amber Gold z perspektywy tych kilku lat, to wydaje mi się, że myśmy zrobili wszystko, co tylko mogliśmy, a w ówczesnym czasie nam zarzucano, że robimy za dużo. Wyjaśnienia Łukasza Dajnowicza nie przekonały Joanny Kopcińskiej. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że Komisja Nadzoru Finansowego mogła i powinna zrobić więcej, żeby ustrzec potencjalnych klientów Amber Gold przed utratą pieniędzy. Owszem, było wysłanie zawiadomienia, ale jeżeli chodzi na przykład o informacje opinii publicznej szerokiej, o umieszczeniu firmy Amber Gold swego czasu na liście ostrzeżeń publicznych, nie było, bo z tego co się dowiedzieliśmy, to chociażby kampanie reklamowe następowały wtedy, kiedy klientów było już naprawdę bardzo dużo, a ten początek, kiedy można było zapobiec, no mnie nie przekonał, że ta działalność była skuteczna. Przeciwnie, Krzysztof Oprejze z Platformy Obywatelskiej. Poseł KO dziwi się, dlaczego członkowie komisji z ramienia obecnie rządzącej partii tak bardzo krytycznie odnoszą się do działalności KNF, skoro w czasie, gdy byli w opozycji, blokowali poprawki zwiększające kompetencje tej instytucji. Zastanawiające dla mnie były pytania trochę złośliwe moich kolegów do świadka, podważające sens listy ostrzeżeń publicznych. Dla mnie dobrze, że KNF, nie mając mimo wszystko podstawy prawnej, jednoznacznie taką listę w internecie prowadziła. Szkoda, że w 2006 roku ta poprawka Platformy Obywatelskiej przepadła. Naprawiliśmy to w roku 2014-2015. Daliśmy silne instrumenty kontrolne KNF-owi do tego, żeby parabanki, tego typu instytucja Amber Gold kontrolować. Dziś jeszcze Komisja Śledcza przesłucha byłego zastępcę Departamentu Prawnego Urzędu KNF Marcina Pachuckiego. Przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, o nich mówiła nasza reporterka Ewa Wasążyk. Najważniejszymi problemami, z którymi musi zmierzyć się Polska i Europa, to kwestia migracji oraz Brexit, przekonuje Beata Szydło. Premier spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Rozmowy odbyły się w ramach przeglądu resortów. Po spotkaniu podczas konferencji prasowej Beata Szydło podkreśliła, że w sprawie migrantów odbyły się już rozmowy z unijnymi przywódcami. To jest realny problem, który w tej chwili dotyka Unię Europejską. Polska ma niezmiennie zdecydowane stanowisko, ale jest to stanowisko, które jest jednocześnie pokazuje konstruktywne drogi wyjścia z tego kryzysu. Premier dodała, że bardzo ważnym zadaniem jest współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego z Chinami, a także ze Stanami Zjednoczonymi. Minister Waszczykowski na dzisiejszej konferencji odniósł się między innymi do ujawnionej przez MSZ notatki pod tytułem Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy pochodzącej z marca 2020.
2008 roku. Jak powiedział minister, z notatki wynika, że ówczesne władze ministerstwa nie tylko chciały wykonać zwrot w kierunku Rosji, ale też grać kartą prorosyjskości w stosunkach z państwami zachodnimi. Odchodzimy od polityki proukraińskiej, przechodzimy na politykę prorosyjską, aby grać tym instrumentem na Zachodzie, aby pokazać Zachodowi, że jesteśmy krajem prorosyjskim i dyskontować tą politykę na Zachodzie. Minister zaznaczył jednocześnie, że Rosjanie zrozumieli intencje Polaków, co miało potem poważne konsekwencje. Była to po prostu gra, która została przez Rosjan rozszyfrowana i pokaże w następnych notatkach, że Rosjanie w takim razie zaprosili nas do gry kosztem podsuwania świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego od uczestnictwa, od aktywności w polityce wschodniej. Treść notatki można znaleźć na stronie msz.gov.pl. Radom będzie siedzibą stoczni marynarki wojennej. Taki plan ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Wcześniej jednak firma, która od 6 lat jest w upadłości, musi wrócić do Skarbu Państwa. Przetarg trwa. Oferty składać można do końca stycznia. Wybór siedziby to nie przypadek. W Radomiu znajduje się centrala Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Smokiewicz, stocznia marynarki wojennej stałaby się częścią konsorcjum. Stocznia ma być zarejestrowana, tak jak siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu. Ona oczywiście nie będzie funkcjonowała w Radomiu. Polskiemu rządowi, Ministerstwu Obrony Narodowej i również zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej zależy, aby ten podmiot wrócił do Skarbu Państwa. Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego to decyzja, która jest dobra dla miasta. Ona dla samorządu konkretne skutki finansowe. Każda spółka prawa kapitałowego miejscu zarejestrowania płaci CIT i cząstka tego CIT-u będzie przekładała się na budżet Radomia w kolejnych latach. Na rejestracji stoczni marynarki wojennej na Mazowszu skorzystałby także samorząd województwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę przetargu na zakup śmigłowców Caracal. Agenci CBA zabezpieczają dokumentację dotyczącą przetargu w Ministerstwie Rozwoju, a także w zakładach lotniczych PZL Świdnik i PZL Mielec. Informację potwierdził rzecznik służby Piotr Kaczorek. Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury regionalnej w Szczecinie w sprawie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii realizują postanowienia o żądaniu wydania rzeczy zabezpieczają dokumentację w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, polskich zakładach lotniczych w Mielcu oraz wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. Chodzi o dwie fabryki produkujące konkurencyjne śmigłowce wobec wybranej pierwotnie oferty francuskich Caracali. Jesienią Ministerstwo Rozwoju przerwało negocjacje offsetowe z produkującym te śmigłowce Airbus Helicopters. W informacjach dnia zagranica. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Theresa May nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu. May będzie musiała uzyskać aprobatę parlamentu. Efektem werdyktu po raz pierwszy w historii podejmowanego przez pełny liczący 11 sędziów skład będzie dodatkowy parlamentarny etap procedury. Wyrok przegłosowano większością 8-3, poinformował przewodniczący składu Lord Neuberger. Ustawa z 1972 roku tworzy z unijnego prawa niezależne źródła prawa brytyjskiego aż do momentu, gdy parlament zdecyduje inaczej. Kiedy Zjednoczone Królestwo wycofa się z traktatów unijnych, źródło wspólnotowego prawa zostanie odcięte. Co więcej, zmienią się pewne prawa, które dziś mają brytyjscy obywatele. Rząd nie może nic uchwalić artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego bez autoryzacji ze strony parlamentu. Największe opozycyjne stronnictwo Partia Pracy zapowiedziało już, że zagłosuje za uruchomieniem artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Można jednak przewidywać, choroba, że część posłów wyłania się z dyscypliny. Choroba. Komentatorzy spodziewają się, że parlament ma próbować zawęzić mandat negocjacyjny Theresa. Także obudź się, Polsko ma...